Dzień dobry, pozdrawia Was dzisiaj sam profesor Tolkien oraz jego pra-pra-pradziadek z Gdańska, Christian Tolkien, żołnierz gdański. Chciałbym dzisiaj Wam pokazać w ramach relaksu weekendowego pewną ciekawostkę związaną z dwoma moimi kochanymi modelami Lego. Mamy je tutaj przed nami. Księgarenka razem z domkiem właścicieli. Birch Books, czyli brzozowa księgarnia. Podobno tworzenie tego modelu rozpoczęło się właśnie od stworzenia tego pięknego brzozowego drzewa jesienną porą. No, księgarnia. Księgarnia, w której jest bardzo wiele różnych książek, w której dzieje się wiele ciekawych kulturalnych rzeczy. Kupiłem też niedawno tą niesamowitą kuźnię średniowieczną. Tutaj oczywiście już ją stolkienizowałem, leciutko mamy tutaj Gandalfa. Mamy również kogoś w rodzaju Beorna, jest to taki praprzodek profesora Tolkiena z Prus. I są pewne elementy, które łączą te modele, odkryłem to teraz niedawno, ale najważniejszy z nich jest następujący. Zwróćmy uwagę, w księgarni Birch Books na wyposażeniu znajduje się taka właśnie księga. Kiedy kupicie ten model, znajdziecie tam księgę i tam jest napisane Once Upon a Time. Piękne rozpoczęcie baśni, jakiejś ciekawej opowieści. I wyobraźcie sobie, że dokładnie taką samą opowieść Once Upon a Time możemy znaleźć w tym średniowiecznym domu kuźni. Kiedy otworzymy tutaj poddasze, ściągniemy dach, zaglądamy do mieszkanka kowala i tam właśnie mamy miejsce do pisania. Jest pióro, jest kałamarz, jest stoliczek, krzesełko, jest nawet mały kaganek oświaty i jest tam właśnie księga Once Upon a Time. Także jest taka możliwość, że właśnie to, co powstało w średniowieczu w tej pięknej kuźni, dostało się potem do antykwariusza, do Birch Books, do tej pięknej księgarni. Te modele są naprawdę przepiękne. Nie są to też modele dla dzieci, dlatego że zbudowanie obydwu modeli wymaga bardzo wiele czasu i cierpliwości. One są dedykowane dorosłym, także nie mam wyrzutów sumienia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli chcecie, to nakręcimy więcej spotkań z tym przemiłym profesorem.